Witajcie moi drodzy, z tej strony kino. A to w sumie nie wiem, czy to podepnę pod vlog w stupy, chyba tak. Coś a la kina w kinie, tylko że z książką, czyli w sumie takie kino w księgarni. Może być, prosiliście mnie o ocenę Pięknych Istot, żebym wam powiedziała, jakie są moje wrażenia po zakończeniu tej książki. We wczorajszym vlogu mogliście usłyszeć, że mi tam zostało coś chyba około 100. Czekajcie, no jak ja wróciłam, to miałam gdzieś około 440 stron przeczytanych. No to mi zostało... No coś koło stówki mi zostało do przeczytania, nie? Także ja to przeczytałam w sumie bardzo szybko, bo po co? Wzięłam prysznic, jeszcze się zdążyłam pobawić z kotami, a wróciłam do domu niecałe 2 godziny temu. Także szybko poszło. Słuchajcie, książka. Dużo lepsza od filmu. To wiem na pewno. Ciekawiej zrobiona, ciekawiej opisana, ale to jest zawsze jakaś tam zależność książki. Zdziwiło mnie zakończenie i rozwiązanie pewnych kwestii, tudzież pojawienie się bohaterów, w którym w filmie nie było. Trzeba przyznać, że tak jak całość w miarę się łączy z filmem, oprócz paru tak naprawdę dość istotnych scen, które aż się sama dziwię, że wycięli tak istotne sceny, a zostawili parę badziewnych. W zasadzie pół godziny, że Lena czyta książkę w bibliotece, co mogli tutaj wstawić na przykład bal, który ci, którzy czytali książkę, będą wiedzieli, o co chodzi. Jak mówię, skończyło się inaczej niż film. Co... Znaczy powiem tak, większe wrażenie na mnie zrobiło zakończenie filmu. Znaczy, czy większe wrażenie? Kurwa, ciężko jest to ocenić. Było inne, miałam po prostu... Ciężko jest mi określić to uczucie, natomiast... Dla mnie może było bardziej atrakcyjne to zakończenie, które widzieliśmy w filmie, niż to, które widzimy w książce. Chociaż to w książce jest chyba ciekawsze. O, tak. Tak bym powiedziała. Natomiast na pewno jestem zaskoczona tym, że to się różni. Powiem wam szczerze, że już się nie mogę doczytać kiedyś... Doczytać. Kiedy się wezmę do tego, czyli do drugiej części. Jeszcze muszę kupić trzecią. O Boże, skąd wezmę na to wszystko kasę. No, ale mniejsza o to, tak. Chcę już się za to zabrać, chcę zobaczyć, co będzie dalej. Tak naprawdę film się od książki różni jedną dość istotną rzeczą, przynajmniej z tego, co można było zrozumieć w filmie. Chodzi mi tutaj o naznaczenie Leny i to wszystko, jak to wszystko wygląda. W książce jest to zupełnie inaczej opisane. A ci, którzy lajkują mi Instagrama, to już wiedzieli, że kupiłam, tak. I się wezmę za przeczytanie. W sumie tak powiem wam, że czasowo przeczytanie tych 500... Ile to ma? 531 stron. To 3 wieczory niecałe. Także nalajcie. Bardzo łatwo i bardzo szybko i przyjemnie się czyta. Tak nawet powiem wam szczerze, że przedwczoraj leżałam w łóżeczku i tak sobie miałam przeczytać, mówię, no to nie będę czytać do końca rozdziału, bo mi tam zostało chyba z 15 stron. A mówię, to przeczytam 5 i sobie po prostu zakończę, nie? Jak nie trudno się domyślić, doszłam do końca rozdziału. Także ja wam powiem szczerze, że polecam. Ja jestem ciekawa, co będzie dalej, co mi będą mogły przekazać istoty ciemności. W ogóle ta okładka jest bardzo fajna i bardzo ma fajne te napisy. Szkoda, że mi się nie udało dorwać Pięknych Istot w tej takiej oryginalnej okładce. Właśnie Piękne Istoty, nie wiem, czy będziecie mogli to zobaczyć, ale okładka jest taka sama, tylko że z takimi bardziej różowymi napisami. Tak, to były Piękne Istoty, a Istoty Chaosu są z żółtymi napisami. Szkoda, że mi się nie udało tej wersji dostać tamtej książki dostać w tej wersji. No niestety. Tak to już kurwa w sklepach aktualnie bywa. No tutaj mnie czeka chyba troszkę mniej stron nawet. Zaraz tam sobie ogarniemy. A ja zawsze lubię sprawdzać, ile książka ma stron. Wiecie, nie wiem, czy wy też tak macie. W każdym bądź razie ta ma 484. Czy jest cieńsza? To myślę, że spokojnie nalajcie. Ja nie czytam codziennie, nie czytam jakoś tak. Ja jestem w stanie pochłonąć taką książkę w jedną noc, tak? I to nie jest wielkim problemem, natomiast staram się to sobie dozować, bo tak mam, bo... Książka musi być wyjątkowo wybitna, żebym nie potrafił się od niej oderwać.
A te książki są fajne, ale aż tak wyjątkowo wybitne nie są. W każdym razie, jeżeli macie ochotę przeczytać sobie Piękne istoty, to sobie przeczytajcie. Jeżeli film wam się nie podobał, to i tak bym się skusiła na książkę, gdyż jak mówię, no jest wiele rzeczy tak, Talipek, tak. Talipie, machasz tutaj tym swoim ogonkiem. Jak mówię, no książka troszkę się tutaj nam od filmu różni. I myślę, że ciekawie się zapoznać z tą produkcją. Tak? Nawet Talib twierdzi, że jest ciekawa. Talib momentami ze mną czytała, tak? Leżałam na pancie i sobie czytałam, tak? Zgadza się. Kropa, twój Talib. Boże, ja już tych kotów moich nie ogarniam, one cały czas po mnie łażą. Ale je kocham strasznie. Dobra, misiaczki, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ten filmik będzie krótki. No jednak co ja tutaj wam będę o tej książce pitolić. Będziemy kończyć. Mam nadzieję, że chociaż część z was przekonałam do przeczytania. Pamiętajcie, pierwsza podstawowa zasada. Każda książka jest lepsza od filmu. Nie zrobili jeszcze lepszej ekranizacji niż książka. Chociaż Władcy Pierścieni lepiej się ogląda niż czyta, biorąc pod uwagę te wszelkie opisy przyrody. Ale tylko i wyłącznie tym, którzy nie przyzwyczaili się do Tolkiena. Jak się człowiek przyzwyczai, to już nic mu nie przeszkadza. Także co, misiaczki, ja się niedługo biorę za Istoty Ciemności. Zobaczymy, co mi ta książka na ten temat powie. Co będzie w ogóle w tej części? Bo powiem wam szczerze, ja nie mam do końca... Zapoznaję się z tym, ja się domyślam, że będzie dalej i tam i Lena, przynajmniej mam taką nadzieję, że gdzieś tam się oni przewiną. No, zobaczymy. Zobaczymy, co mnie tutaj czeka. Zobaczymy, co mnie czeka w trzeciej części. Ja wiem tylko tyle, że ta książka bardzo możliwe, że w momencie, kiedy wy oglądacie ten film, już jest puszczona u mnie w rodzinę, więc... Obieg musi być, tak? Jeżeli fajna książka, to idzie w rodzinę. Biorąc pod uwagę, że tą książkę puszczam, to coś oznacza. Dobra, misiaczki, tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was, kino, trzymajcie się. Cześć!